witajcie, kochani. I co? Każdy tutaj już prawie śpi. Zobaczcie. Ludzie już tutaj śpią. A jeszcze są lampy zapalone. O, dzwony właśnie biją do kościoła. Jest godzina w pół do. Ja jeszcze Dixie tutaj. Nie będę obracać już telefonu. Jeszcze Dixie trochę. Ja się przestraszyłam. Myślałam, że ktoś idzie. Jeszcze Dixie wypuściłam trochę. I co? I będę się już pomału, zbierać. Myślałam, że będzie zimniej. Golf założyłam, o granatowym. Na początku był taki czarny, bo chciałam cienie, ale to jest dzisiaj cała na granatowo. Golf na granatowo, spódnica. I co? No i zbieramy się pomału. Dixie, chodź, idziemy. A to kościoła mi zajmuje tak dobre, tak naprawdę dobrym krokiem 15 minut, takim naprawdę dobrym krokiem, więc tak za 15, za 10 jeszcze Dixie, jeszcze się ubrę, kurtkę założyć. O, jak będzie, jak zdążę, to będzie okej. Myślę, że jak za 5, może za 5 będę. Okej. Okej, ja już prawie jestem gotowa i jak mi widzicie, wszystko prawie na granatowo, oprócz rajdów i butów. I dobra. Widzicie, nie zapnę się w tej kurce już, choćbym chciała. Nie dam rady się zapiąć, bo już troszkę mi przybyło, więc i nie zapnę się. Mam jeszcze jedną taką, ale ona jest taka bardziej sportowa, no nie pasuje, żeby iść tak, nawet ja mam spódnicę, no nie za bardzo. No dobra, ale jeszcze nie jest tak bardzo zimno, więc założę tą kurtkę i lecę. No, mam nadzieję, że nie będzie padać. Nie wiem, czy brać parasolkę, czy nie. No, może nie będzie padać. Ale już zmok. Dobra, lecę. Patrzcie, światła są jeszcze zapalone, więc... I nie wiem, kamera tak tego nie oddaje, ale jest jeszcze ciemno. Jeszcze takie niebo jest zachmurzone. To już powiem wam, że już jest już ciemno. Dobra, lecimy. Wam jeszcze wam chwilkę powiem, że ani za mną, ani przede mną nikogo nie ma. I tutaj takie jakieś zarośla. Jeszcze taki wiatr podwiewa. No cóż, idzie ktoś za mną jeszcze? Tam dalej to już trochę, może ktoś wyjdzie, ale nie, u niektórych się już światło świecą, że już powstawali, ale to jest chyba pierwszy budynek, gdzie świeci się światło. Wszędzie patrzę, to ciemno jeszcze, ludzie śpią. O, tam jeszcze naprzeciwko się świeci. No nic, dobra, szorujemy. Mam pokazać, jak mam podświetlony zegar, tak ta kamera tego nie oddaje, ale mamy ładnie podświetlony zegar właśnie koło kościoła, na kościele w sumie. Tutaj wchodzimy już do kościoła. Tutaj tak wygląda nasz kościół. Z tej strony się nie świeci. Świeci się, widzicie? Troszeczkę się świeci. Może tak tego nie oddaje. Okej, tutaj ta stałka ojca Michała Tomaszka, a tam była figurka świętego Franciszka. Bo to jest kościół pod wezwanie świętego Franciszka z Asyżu. Jeszcze godzinki są śpiewane. Módlmy się, Boże, który przez niepokalane poczęcie najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przedstawiennictwo tej, którąś na przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanym i przy Jego siebie dozwolił, przez tego Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Matko. Okej, kochani, już jesteśmy po mszy, także to, co widzieliście, to były godzinki. O 6:20 się zaczynają. I właśnie to było, są zawsze przed mszą. I tylko w niedzielę. Dzisiaj mamy odpust świętego Franciszka i jest grochówka.
Jeszcze są inne dania. Ciasto jest, kawa, herbata. I wszystko za darmo. Tak. I chyba około 16 będzie błogosławieństwo zwierząt, więc mnie nas nie będzie, bo my jedziemy do Knurowa. Kurczę. Wyszło nam fajne słońce. W końcu nie mam włosów ulizanych. Nie lubię mieć włosów ulizanych. Zawsze mam przeważnie takie, wiecie, bo jak nie mam takie ulizane, to tak... Żeby zawsze mieć takie, wiecie, takie jest trochę gdzieś tam wystające. Okej, okay, no idę do domu. Nie wiem, czy z Dixie nie trzeba będzie wyjść. Chyba jeszcze śpią. Zobaczymy. I może pomaluję te paznokcie sobie. Są takie niepomalowane. Kogut pieje. I co? Idziemy do domu. Zrobimy jakieś śniadanie, kawę. O, czuć ten chłód. Zbliża się. Patrzcie, mamy już październik. O, nie tylko listopad, już są do 23 października. Są, można wypisywać wypominki. Tak, różaniec się już zaczął, to już... Niech się idziemy tutaj. Chodź. A my się widzimy znowu przy... Nie wiem, czy słyszycie przy dźwiękach dzwonów, bo teraz biją na 8:30. Tak, w niedzielę to wiadomo, pół godziny przed mszą. Ale co to do rzeczy? Aha, wyszliśmy z pieskiem, ja przychodzę do domu, ale taka niespodzianka i wszyscy wstali. Dzieci powstawały wszystkie. Marysia, Staś, Zosia i mój mąż. Telewizor gra i życie pełną parą się toczy. No i super. A my wyszłyśmy właśnie z Dixie. Idziemy na spacer. Idziemy sobie na mały spacer. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie spotkamy. Nie chciałabym, żeby w takiej alejce kogoś spotkać, jakiegoś psa. I pokażę wam to, jak ta alejka wygląda. Nie wiem, czy wam obrócić, czy znowu się wyłączyć. O, wiecie. Okej, może tak o wam pokażę. Widzicie? Tak to wygląda. Jest taka alejka. A z tyłu widzicie nasz domek. Potem, okej, może wam pokażę, jak będziemy wracać. Ja wam pokażę, nie wiem, czy wam pokażę. Widzicie, to jest dużo właśnie, że ja wiele nagrywałam, ale nie wiem, czy wam pokazywałam, bo musiała się cofnąć do tych filmów. Ale to są ta właśnie ta alejka, która ta, chyba pokazywałam wam, jest chyba na filmie. I to właśnie jest, że tą alejką, którą idziemy właśnie, nie po nas czyjaś prywatna, ale nie wiem, ale nie ujdziemy. W sumie nie wiedzieliśmy, bo tutaj wiele ludzi chodzi i tak nie wiedzieliśmy, że ona jest czyjaś. Dobra, wracamy do domu, ja robię sobie śniadanie, kawę. I już. Do zobaczenia. Takim kolorem będziemy malować paznokcie. Ja to pomaluję mi i antybiotyk bierzemy. No, malujesz? Który? Ten. Tym malowałem. Nie dotykaj, Marysiu. No bo to już jest nałożona baza. Wy troszkę weź i ten. O tak, żeby nie było za dużo, wiesz? Już? No już. No zdrówko, syneczku. I idziemy zaraz. Idziemy zaraz tam, tak? Pięknie.
Okej. Lasy. Dwa, trzy. Przybierze. Przestanie. Trzy, cztery. A, to deszczyk. Jakie chmury. Złapał na zeszcz. Rozpogodziło się na większy deszcz. Mówiłam, że się rozpogadza. Leje. Teraz. Dobrze, że tira nie ma przed nami. Jak na razie. Otwieramy okna? Nie. No chodź, otworzymy. Tam Dixie z tyłu. Zadowolona, nie wiem co się dzieje, patrz. Stasiu, otwieramy okno? Nie. Nie? Oj tam, oj tam. Oleje. Wrocław, 81 jeszcze. Już mamy Wrocław. Drogi. O, pojechał szybko. Następny. Opłatać, będziemy przejeżdżać przez ten i trzeba płacić, wiesz? Co? Z autostrady jak się jedzie, tam jest taka opłata i trzeba tutaj kupić na stacji opłatę taką, po przejazd jakby, wiesz? Przyszłam się, w sumie przyszłyśmy, bo tu jest też i Zosia. Przyszłyśmy się z wami pożegnać, więc dzięki za oglądanie. Jesteśmy już w Knorowie. I co teraz? Nie nagrałam, bo nagrałam ostatni film, nagrałam właśnie jak byliśmy we Wrocławiu.
Dalej nagrałam, okazało się, że mam 2%. Wyjeżdżając miałam 6, później miałam 2. Jeszcze później gdzieś. I tak. I dzięki wam, że dopiero teraz właśnie trochę naładowałam telefon i chcę się z wami pożegnać. Dzięki, żeście byli, dzięki, żeście oglądali. I no i co? Proszę, żeby coś mi nie spadło z wersalki. Tym, żeśmy dojechali, dzieci były spokojne, ale wiem, jak to dzieci. Były też niecierpliwe, że tak długo to trwa. Wstałem się samej dużo. No, tutaj będziemy do wtorku, w których już wyjeżdżamy. No i to wszystko w sumie. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia.